się wejść, dołączyć do nas na Click Meeting. Zawsze mówię i powtarzam, że takie osoby po prostu, które wchodzą na Clicka, to jednak tak, tu trzeba im dziękować, bo podjęły pewien wysiłek. O wiele łatwiej jest na coś robić na Facebooku, trudniej jest rzeczywiście wejść tak i przeklikać i zostać z nami na szkoleniu. Ale pozdrawiamy również tych, którzy właśnie w tej chwili będą dołączać do nas na Facebooku. Ja sobie patrzę na podgląd jako ten pilnujący, słuchajcie, w tych wszystkich technikaliów, że nadajemy tu, zaraz jeszcze będę się przeklikiwał na poszczególne szczególnych grupach. Moi drodzy, z nami Monika Piechowiczko, która dalej w swojej części i serii będzie opowiadać nam o edukacji medialnej. Mam Monika pogłos, to znaczy, że mnie słuchasz. I za chwilę z tym pogłosem zniknę. Natomiast chciałem zacząć od jednej mojej informacji. Słuchajcie, tydzień temu, i to będzie zabawne, powiedziałem Monice, dosłownie Monika to potwierdzi przed chwilą, pilnuj swoje godziny czasu jako ten serwer. I teraz Monika najlepsze, bo ty o tym nie wiesz, że tydzień temu ze Sławkiem, któremu, że tak powiem, czasami dawałem dość do głosa, pozdrawiam serdecznie, Sławka Pieszczka, siedzieliśmy na webinarze bite 2 godziny, tak żeśmy się rozkręcili i robiliśmy webinar o tym, jaki komputer wybrać, jakiego laptopa wybrać, jeżeli zdecydujemy się zrealizować. Jesteśmy w grupie szczęśliwców, którzy dostali bon na laptopa. I z tej okazji, słuchajcie, chciałem też wam po pierwsze polecić tamto nagranie, jeżeli macie 2 godziny czasu wolnego i bardzo wam się nudzi, to możecie to prześledzić. Jeżeli nie chcecie aż tyle czasu na to przeznaczyć, możecie przejść tam gdzieś tam do ostatniej pół godziny, gdzie to wszystko podsumowujemy, bo wcześniej staraliśmy się też uzasadniać takie rzeczy, ale słuchajcie, jedna ważna rzecz, jeżeli macie taki bon, nie wiecie co kupić, a chcecie dołożyć do takiego laptopa, to mam fajną ofertę, coś co udało mi się wspólnie z mentorem przygotować i wspólnie z Asusem dla was i promocję, bo szukając laptopa dla nauczyciela raczej nie ma co liczyć na promocję, a tu rzeczywiście słuchajcie, realna promocja w stosunku do innego sklepu na X elektromarketu. Cena tak naprawdę o 400 zł taniej w stosunku do normalnej ceny w ofercie mentora będzie to cena 300 zł taniej. Chciałem wam polecić laptopa, który nazywa się Asus Expert Book. Podrzucę wam linka do tego laptopa od razu też tutaj na czacie, na Click Meetingu i zaraz taki link pojawi się również w komentarzu na profilu Mentor System Audiowizualny. Jeżeli szukacie nagrania, jeszcze dodam, z tamtego wydarzenia, to jest ono na YouTubie Mentor System Audiowizualny. I teraz już, żeby mniej nie zabierać czasu, to ja tylko przerzucę się na mój slajd. Słuchajcie, Asus Expert Book B1502 z procesorem Intel i5, słuchajcie, z tego roku, to jest, mówiłem to nawet Monice, to jest naprawdę ewenement, bo ten procesor został wydany w drugim kwartale tego roku, więc jest bardzo dobrym, świeżym procesorem, i5-1335U, 16 giga pamięci RAM oraz dysk 512, oczywiście SSD z Windowsem 11 Pro wersji edukacyjnej i to jest najfajniejsze, gwarancją 5-letnią, czyli gwarancją na cały okres, jakby programu tego bonu laptop dla tego oraz słuchajcie Wi-Fi 6, czyli najnowsze Wi-Fi, pogwarantujące jakby korzystanie z mega szybkich przepustowości, jeżeli tylko będziemy w takim strefie Wi-Fi. Pięknym kolorze gwieździsty czarny, jakby producenci laptopów to lubią, nie? Niezwykły czarny, gwieździsty czarny, słuchajcie. I tego laptopa można sobie zarezerwować, pisząc na maila laptop dla nauczyciela @mentorpolska.pl i jeżeli zdecydujecie się takiego laptopa sobie zarezerwować, słuchajcie, to zamiast 3600 czy 3700 zapłacicie tylko 3300 i to jest realna promocja, słuchajcie, nie wciskamy żadnych drukarek, ja nic z tego tak naprawdę nie mam, poza tym, że rzeczywiście lubię Asusa i mogę go z czystym sumieniem polecić, bo mam podobny laptop dla nauczyciela, który właśnie zakupiłem w grudniu.
I wiele osób się mnie pytało, tak? I zawsze mówiłem, słuchajcie, trzeba troszeczkę dołożyć, bo za 2500 można kupić laptopa, ale taki laptop, który posłuży wam rok, dwa i po dwóch latach tak naprawdę pewnie będziecie go więcej przeklinać, niż z niego korzystać. Jeżeli chcecie sprzętu, który przez te 5 lat będzie pracował wam wydajnie i sprosta każdemu zadaniu, to no poza graniem, nie oszukujmy się, to nie są laptopy gamingowe, chyba że granie w takie lekkie gierki, jakieś Farming Simulator czy coś w tym stylu, to ten Asus z czystym sumieniem mogę wam polecić. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to śmiało jeszcze możecie do mnie pisać. Natomiast powtórzę jeszcze raz, jak ktoś jest chętny, zbieramy, to jest tak jak kiedyś były zakupy grupowe, że trzeba było zebrać daną liczbę osób, tak, i wtedy kupujemy typowo wspólnie zamówienie i te koszta są tańsze. I tu troszeczkę na podobnym systemie działa, że zbieramy liczbę osób chętnych na tego laptopa do końca grudnia, słuchajcie, jest ta cena, później już będzie cena normalna i jeżeli ktoś będzie chętny, wystarczy takiego maila napisać, imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer telefonu. W styczniu robimy, znaczy mentorzy robią zamówienie i macie, słuchajcie, w styczniu laptopy. Ja ze swojej strony naprawdę z czystym sumieniem polecam. Sławek notabene też nie miał za to płacone, nie jest influencerem, który jest sponsorowany przez Asusa czy mentora, a ja również nie jestem sponsorowany przez Asusa, tylko tak jak mówię, słuchajcie, polecam. Jakbyście szukali czegoś innego, odwiedźcie sklep audiowizualny, to też wam link podrzucę. Są też te laptopy, które oczywiście spełnią wasze wymagania, jeżeli chcecie zostać przy tym budżecie, natomiast tak jak mówię, ten Asus to taka oferta specjalna, którą udało mi się osobiście przygotować dla was z realną obniżką i na naprawdę dobry sprzęt. A jeżeli nie wy, możecie zawsze polecić znajomym, bo tak jak mówię, okazja niepowtarzalna. Ja już się zamykam. Dziękuję Moniko, że wysłuchałaś mojej reklamy. Również no przecież ty. Ja też jestem tym nauczycielem, który mógłby być odbiorcą, więc jakby rozumiesz wszystko. Dokładnie. Jakbyś miała bon, to myślę, żebym cię namówił na niego, bo naprawdę. A widzisz, jest... a mam. A masz ten bon, a widzisz, no to słuchaj, będę cię namawiał. Bo... Jesteśmy przyjaciółmi, rozumiem. Więc ja. Powiem tak, mogłabyś mi później wypomnieć, jakbym ci wcisnął jakiś kit, tak naprawdę, więc z czystym sumieniem, słuchaj, mogę ci tego laptopa naprawdę polecić, bo wiem, że później nie będziesz do mnie miała żadnych pretensji, że wcisnąłem ci, nie powiem co, ale na G. No, tak wiem. No właśnie, więc ponieważ takich rzeczy nie robimy, to... Nie, Sylwester, ja wiem, że mentor się zawsze przygotowuje i jakby dba o jakość i to jest taka rzecz, której no, ja teraz nie będę robiła reklamy, że tak powiem, zbędnej w tej chwili dla mentora, bo ci, którzy was oglądają, to wiedzą, z kim się, że tak powiem, spotykają i kogo słuchają, więc jest to na pewno jakaś tutaj dobra opcja. Ja co prawda jestem obkupiona w sprzęt z racji tego, że się tą medialną tak zajęłam, że no siłą rzeczy i sprzęt musiał się, że tak powiem, odpowiednio znaleźć, więc teraz mam wielki dylemat, bo co tu zrobić, żeby było, nie wiem, zasadnie, ale to już jakby mój temat zostawmy. Dokładnie. Ale... Zostawiamy temat laptopa, tak więc już, tak, już więcej tak. Nie ten. Natomiast ale jest tak, w tle. Jest w tle, już właśnie go zmieniam, natomiast tak jak bardziej o to dla tych, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, słuchajcie, bo oferta jest tylko do końca grudnia. Tak, później już jakby nie będzie tego zakupu, bo to jest dlatego, że te laptopy jadą, lecą i świeżo wyprodukowane z naprawdę świeżych części, nie jak to bywa różnie, ostatnio widziałem wiele ciekawych sytuacji i stąd po prostu taka oferta, którą chciałem się pochwalić i podzielić, bo wydaje mi się, że być może ktoś się zdecyduje dołożyć. No, jakby nie patrzeć, 800 zł, tak? Nie jest mało. Z drugiej strony, patrząc na to, żeby sprzęt pracował później z nami długie lata, no to czasami jednak. Ja jestem zdania przynajmniej, że warto dołożyć. Ale już słuchajcie, zostawiamy temat laptopów. Ja schodzę do tak zwanych nie podziemnej, ale do tej strefy takiej niewidocznej. Będę tutaj nadzorował, pilnował. Certyfikat oczywiście pojawi się na końcu. To jest dla tych osób, które będą z nami całą godzinę i sumiennie, że tak powiem, wezmą udział
w tym webinarze. Jak zawsze, jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to tylko przypomnę, YouTube, Mentor System Audiowizualny, jest tam zakładka webinaria i tam łatwo rozpoznać po właśnie takich slajdach, to są te webinary, w których mieliśmy przyjemność gościć Monikę. Znikam, Moniko, oddaję głos. Dobrze, dziękuję bardzo. No to ja wreszcie, przyszedł czas na moje dobry wieczór, poniedziałkowe, grudniowe, przedświąteczne, chociaż Sylwester wcale tego święta jeszcze nie czuje, to ja już marzę o choince. No i z tą choinką to tak jest, że również choinka to dobra inspiracja do tego, że zaczynamy się zastanawiać, to co kupić. Kupić sobie, kupić najbliższym. No poza laptopem w dziedzinie edukacji można kupić jeszcze różne sprzęty, które się będą wiązać z tematem edukacji medialnej, ponieważ no, o tej edukacji medialnej postanowiliśmy tutaj z mentorem rozmawiać i ten wątek już jest w tej chwili na czwartym odcinku. I w zasadzie on cały czas rośnie albo się rozciąga, nie wiem, wydaje mi się, że to, czym kończę na poprzednim odcinku, jest dobrą inspiracją do tego, co powstaje przy kolejnym przygotowywaniu jakby no, kontynuacji tematu. Więc dzisiaj tak naprawdę chcemy rozmawiać o tym, to co, jeżeli kupujemy dzieciom już sprzęt typu iPad, typu smartfon, tablet, komputer i wszystko inne, co się wiąże z dostępem do wszelakich zasobów internetowych, ale też pewnych zasobów uciech, można powiedzieć, które dzieci lubią. I to, że lubią, to też pytanie, czy to jest groźne, czy też nie, czy to jest to, o co nam chodzi i czy to mamy konkretnie na myśli, kupując to dzieciom. No i to jest taki temat, który my ubraliśmy sobie jako taki ekspercki w zakresie kształtowania postaw, w zakresie kompetencji medialnych zarówno nauczycieli, pedagogów, ale również rodziców, których tutaj serdecznie zawsze zapraszamy. I temat brzmi: edukacja medialna dla uczniów ze SP, ale nie tylko ze SP. SP jest tylko takim dodatkiem, to znaczy akcentujemy obecność dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród całego grona wszystkich dzieci. I wszystkie dzieci, tak mówi praktyka, od przedszkola szczególnie praktyka, wszystkie dzieci chcą rozmawiać, wszystkie dzieci chcą opowiadać, wszystkie dzieci są w trakcie rozwoju, wszystkie dzieci coś lubią bardziej lub mniej i mają dostęp, ale w tym są również dzieci z SP i o nich też należy mówić. Ale drugi aspekt tego naszego cyklu to jest, jak pracować z rodzicem i jak rodzic z dzieckiem w zakresie kształtowania kompetencji medialnych u dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. My dodaliśmy tutaj to przedszkole, jako że zawsze się wszyscy zajmujemy głównie szkołą. Dlatego, że szkoła od tego czasu, kiedy dziecko przychodzi, już może nawet nie tyle do 10 roku życia, kiedy jest w klasach 1-3, która jest, można powiedzieć, takim przedłużeniem tego pięknego, długiego czasu pobytu z jednym głównym nauczycielem, który jest takim, można powiedzieć, mentorem, mistrzem dla tych uczniów, to pojawiają się problemy w zakresie różnych technik szkolnych, szczególnie wtedy, kiedy wchodzimy do klas 4-8, i w zasadzie wtedy się ujawnia najwięcej problemów. Wtedy też najwięcej, najczęściej mamy o czym rozmawiać i rozmawiamy z rodzicami, albo rodzice chcą rozmawiać z nauczycielami. No i gdzieś tam w pośrodku jest to dziecko. Natomiast moje ostatnie lata doświadczeń jako pedagog specjalny w przedszkolu mówią, że to nieprawda, że tylko w szkole jest o czym rozmawiać. W przedszkolu trzeba rozmawiać właśnie w tych najważniejszych momentach kształtowania się pewnych predyspozycji, pewnych zainteresowań, pewnych przede wszystkim nawyków. I to jest czas, kiedy możemy ukształtować właściwe nawyki, ale też jakby emanować świadomie, jakby
też procedować, nie wiem, zachowywać się w odpowiedni sposób, kształtując odpowiednie postawy wśród rodziców wobec dzieci, jako sprzymierzeńców właśnie w tym procesie rozwoju i edukacji wraz ze współpracą pedagogów z przedszkola. Więc generalnie chciałabym zacząć od takiego trochę właśnie świątecznego nastroju, ale jak ktoś zaglądał na Facebooka, to tutaj dodałam takie hasło wywoławcze, czy jeśli kupujesz smartfona, iPada dziecku pod choinkę, to będzie dla tego dziecka dobre, czy to będzie złe, czy to jest pomysł przemyślany, czy mało uświadomiony w kontekście konsekwencji tego dobra tudzież zła dla dziecka i co mamy wtedy na myśli. Porozmawiajmy o kompetencjach medialnych zarówno dziecka, jak i rodzica, bo to jest ze sobą bardzo kompatybilne, dlatego to jest też takie bardzo ważne. To, co kształtujemy my poprzez to, w jaki sposób obnosimy się, w jaki sposób korzystamy, jak długo korzystamy, kiedy korzystamy z różnego rodzaju sprzętu udostępniającego nam też pewną sferę, no nie wiem, rozbudowy, czerpania informacji o świecie, przyjemności, oglądania filmów, grania w różne, nie wiem, aplikacje tudzież gry, to jest coś, co kształtuje również poprzez naśladownictwo postawy dzieci. Trochę o tym też chciałabym porozmawiać. Tutaj mentor, gdy zapowiadał to webinarium, przede wszystkim zwrócił uwagę na to, co tutaj wyznaczyłam jako takie główne obszary, o których należy rozmawiać. I muszę powiedzieć, że tak w realu, gdy rozmawiam z rodzicami, albo często jak rozmawia się z powodu konkretnych sytuacji z rodzicami w naszej pracy codziennej, pedagogicznej, to często rozmawiamy też, poruszana jest kwestia, no właśnie, jak długo dziecko korzysta ze smartfona, telefonu, gra w gry, jakie gry, jak długo, na jakim etapie, z kim, samo, czy razem z innymi, czy to jest praca zespołowa, czy to jest całkowicie samodzielnie w kącie, w zamkniętym pokoju i tak dalej, i tak dalej. To jest mnóstwo rzeczy, o których dzisiaj będzie mowa. To jest szerokie spektrum zarówno szans, a czasem i ograniczeń w edukacji medialnej. Czyli czasem ta edukacja zachodzi w sposób taki, który kształtuje właściwe postawy, a czasem może być szkodliwa w konsekwencji ze względu na nieprzemyślaną sytuację obcowania dziecka ze światem internetu, używania sprzętów, tak zbyt długiego grania w różne gry. I to jest coś, co jakby oczywiście za to odpowiada rodzic, ale konsekwencje później jakby one spadają przede wszystkim na dziecko, wraz z dzieckiem przekraczają próg placówki oświatowej. No i tam się zaczyna dialog, z powrotem jakby koło się zatacza i dialog zaczyna się pedagoga z rodzicem. Więc wyznaczyłam takie obszary dzisiejszej rozmowy. Pierwsza to jest świadomość kompetencji medialnych nauczycieli, rodziców i dzieci. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest czwarte spotkanie i właściwie podczas czwartego spotkania ciągle to się pojawia, ale wiecie, po doświadczeniach trenerskich w różnych dziedzinach nauki o człowieku, muszę powiedzieć, że trzeba rozmawiać. Jedynie rozmowa, wymiana myśli, nie wiem, pewna inspiracja, zwrócenie uwagi na pewne aspekty powoduje, że zaczynamy pewne rzeczy być może, nie wiem, inaczej trochę o tym myśleć, być może inaczej organizować, czasami bardziej wyczulenie zauważamy pewne zjawiska, które zachodzą i stąd uznaliśmy również we współpracy z mentorem, że tak, z Moniką Piechowicz-Kruk Państwo przegadujecie te tematy, ponieważ one są ważne. Te rozmowy są ważne ze względu na budowanie świadomości Państwa, naszej, ale również ogólnie społecznej, bo jesteśmy przecież zainstalowani w szeroko rozumianym społeczeństwie.
Drugi obszar, drugi temat, który jest tutaj chyba taki dzisiaj najbardziej kluczowy i też jakby taki, na który jeszcze nie rozmawialiśmy wcześniej, to czy smartfon, tablet w rękach dziecka to zło konieczne? Jeśli tak, to kiedy? Czyli będziemy mówić o granicach przyzwolenia, o granicach pewnych norm, które zostały wyznaczone, wytyczone zarówno przez WHO, Międzynarodową Organizację Zdrowia, ale również przez organizacje, które w ogóle się zajmują badaniami na temat tego, w jaki sposób i kiedy zaczyna być szkodliwe w rękach dziecka pewne medium, którym może być i iPad, i smartfon, i tablet, i komputer, to co ma w dostępie. No i jakby znowu powracamy do tematu, który też się pojawia już czwarty raz, czyli świadome kształtowanie kompetencji medialnych przez rodziców we współpracy z placówką edukacyjną. Trochę musimy się rzeczywiście podzielić. Ja mogę powiedzieć, że reprezentuję zarówno tą część placówkową, ale jestem również rodzicem. I jakby patrzę sobie na to no, z różnych stron i w przypadku różnego wieku moich podopiecznych na różne rzeczy trzeba zwrócić uwagę, inaczej się też o tym rozmawia. Nie da się powiedzieć o wszystkich tak samo i w związku z tym jakby to świadome kształtowanie kompetencji medialnych różnicuje się ze względu na charakter placówki, na poziom rozwoju dziecka, na dostępność, na możliwości też jakby postaw, rozumienia, dialogu z rodzicami i to jest bardzo ważne, żeby jednak współpracować, to znaczy dzielić się, to znaczy umówić się na to, że jeżeli dziecko ma dostęp w placówce do pewnego spektrum informacji, możliwości zabawy i nabywania umiejętności w korzystaniu z pewnych dobrodziejstw, jakim jest, nie wiem, czy to internet, czy ogólnie media, to nie musi tego w jakimś dużym wymiarze godzinowym na przykład kontynuować w domu, bo w danym wymiarze dobowym powiedzmy zaspokoił te potrzeby. No ale to jest również coś, co musi się zgadzać z priorytetami w rozwoju dziecka rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, tak naprawdę to jest taka bardzo długa, sącząca się gawęda, a dzisiaj do niej troszeczkę chciałabym już przed świętami ku świadomym wyborom właściwych prezentów pod choinkę, a przede wszystkim przemyślanych, właśnie porozmawiać trochę o tym, o tych dzieciach. Zmieniam tylko i wyłącznie zdjęcie. I pytanie, czy w takim razie te same pytania w kontekście przebywania samego dziecka, nie tylko patrzenia na to, jak ładnie wygląda pod choinką prezent, ale w konsekwencji, co ten prezent będzie dla tego dziecka oznaczał, czyli ten smartfon, telefon w ręku dziecka, czy pod choinką, czy pod stołem, czy przy stole, czy już po Wigilii, czy godzinami w pierwszy dzień świąt, drugi i kontynuacja dalej. Czy to będzie wynikało ze świadomości, świadomego wyboru rodziców adekwatnie do wieku dziecka? Czy to będzie w związku z tym to konieczne zło, czy też dobrodziejstwo? Jakie cele wówczas zrealizujemy? Tutaj jest dużo pytań, które można by było sobie tutaj tak naprawdę zadać i jak no, na mentorze widzę, kto jest zalogowany, natomiast na Facebooku już tutaj takiego czatu wspólnego nie mamy, więc tym bardziej zapraszamy do naszego pokoju. Natomiast tu by można było przypiąć każdy z nas jeszcze inne pytania. To kiedy? To co? To jak? I to jest rzeczywiście bardzo ważne, są to pytania. Słuchajcie, zaczyna się czas, kiedy przychodzi wspólny czas pobytu w domu. I to jest slajd, na którym zakończyłam trzecie spotkanie webinarowe z cyklu edukacji medialnej. I to jest to zdjęcie, które nam się, że tak powiem, utaiło i nie było go widać, więc postanowiłam powrócić do tematu i ponieważ jest dosyć wymowne,
to spójrzmy na ten czas świąt, kiedy wszyscy dostajemy zapakietowany czas wolny na czas z rodziną. To jest zdjęcie z M jak mama 24, taki portal, który jest zresztą jeden z wielu portali, bo to jakby nie jestem tutaj absolutnie ambasadorką jednego, tylko to trzeba trochę poszukać, o czym się w ogóle mówi wśród rodziców. To wśród rodziców albo do rodziców chce się mówić o tym, w jaki sposób spędzają czas z dzieckiem. Gdyby się sugerować tutaj, no, na przykład tym zdjęciem, a zatem pod tym był tekst, który dokładnie był adekwatnie opisujący sytuację i nawiązujący do aspektów, które wynikają z takiego trybu spędzania wolnego czasu, no to słuchajcie, to jaki mamy tutaj przekaz dla dziecka? Od malutkiego dziecka to dziecko jest tak naprawdę nie w grupie, nie w zespole, nie w stadzie, tylko jest samo. Każdy, ja rozumiem, że tak jest, wreszcie ma czas nie zajmować się rzeczami, które są posprzątane, zorganizowane, ugotowane, jesteśmy w domu, mamy czas wolny i co robimy? Włączamy ten internet, włączamy telefon i nareszcie możemy poklikać. Przepraszam. I w związku z tym, no tak spędzamy czas. I teraz tutaj jest opis o tym, na czym polega ta edukacja medialna. Jaka jest w tym rola rodzica? Jeżeli edukacja medialna to kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego, selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, to można by uznać, że prawdopodobnie ci rodzice na tym zdjęciu przekazują teraz w sposób adekwatny do sytuacji znajomych mnóstwo nadają przekazów, czyli w zasadzie są kompetentnymi użytkownikami, a nawet, że tak powiem, no, działają zgodnie z instrukcją, czyli jak najbardziej są kompetentni. Natomiast w sytuacji społecznej, w której wykonujemy tę czynność, to brakuje nam troszeczkę tego świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego podejścia, które w taki sposób nie uwzględnia osób obok. I to jest też często taka sytuacja, którą później dzieci naśladują. Czyli jak chcą się bawić na telefonie, to bawią się same. Jak chcą, nie wiem, coś zrobić na telefonie, na tablecie, na komputerze, to muszą mieć zamknięte drzwi, to chowają się w kącie, to nie ma do nich wtedy dostępu, to jest absolutna izolacja, to się znikąd nie bierze. To się bierze z tego, że tak naprawdę tutaj, gdyby dziecko podeszło, no dziecko nie umie jeszcze tutaj czytać, ale ktoś inny chciałby podejść, to istnieje zagrożenie, że przeczytałby, co tam jest teraz napisane, a być może mamy pewne rewiry, które chcemy zachować dla siebie. I to jest postawa, którą rzeczywiście generujemy, a dziecko powiela. To jest sytuacja, która nie możemy się dziwić, a już tym bardziej ganić dziecko za to, że ono się tak zachowuje. To dziecko zostało w taki sposób ukształtowane. Więc jakby tutaj trochę jest tak, że świadomy rodzic bierze to tak zwanie no, na siebie, tak? Czyli wie, że takie sytuacje się zdarzają. Tak, dziecko może takie coś powielać. I to się nie powtórzy o tyle w placówce edukacyjnej, ponieważ jeżeli dzieci w przedszkolu, w szkole korzystają z czegokolwiek, co jest im udostępnione, to robią to zawsze z kimś. Czyli u nas pewien przekaz informacji jest taki, że dzielimy się informacją, wykonujemy zadanie, zadanie jest zespołowe, uczymy się razem, obserwujemy razem, dotykamy razem, generalnie jesteśmy w zespole i to się tutaj już nie pokrywa. Czyli są pewne rzeczy, które jeśli rozmawiamy z rodzicami, to są po stronie obserwatora małego dziecka w domu. No dobrze, to teraz słuchajcie, kilka danych, one są bardzo istotne, one są bardzo ważne odnośnie dzieci i tego, w jaki sposób można interpretować też pewne dane o sytuacjach związanych z relacjami z rodzicami.
badania. Poszukałam również po różnych szkołach, różnych opisach i na jednej ze stron ze szkół odwołuje się do badań Młodzi Cyfrowi z 2019 roku i oni piszą tak. Ponad 60% uczniów twierdzi, że ich rodzice nigdy nie uczyli ich odpowiedzialnego korzystania z sieci. 60% dzieci twierdzą, że nigdy rodzice nie uczyli ich odpowiedzialnego korzystania z sieci. 10% twierdzi, że rodzice nic nie wiedzą o ich cyfrowym życiu. To oznacza, że jeżeli dziecko dostało sprzęt, to najpierw nauczyło się pewnych sposobów korzystania, czyli to, co powiedziałam przed chwilą, robienia tego w pojedynkę, w oddaleniu, w samotności, w zakamuflowaniu i dochodzeniu do swojej wiedzy o możliwościach w sieci, no wtedy, kiedy, że tak powiem, samodzielnie, bez kontroli, bez jakiegokolwiek wglądu mogło mieć dostęp do wszystkich danych, które były. Natomiast 10% z tych osób jeszcze w ogóle prowadzi takie życie cyfrowe, o których nie wie żaden rodzic, to znaczy, czy ten rodzic się w ogóle nie zainteresował, nie wie, uznał, że pełnia zaufania polega właśnie na tym, że dziecko wie, co robi. To jest pytanie oczywiście do nas, nie tylko dla pedagogów, dla nauczycieli, tylko przede wszystkim byłoby dla rodziców. Dla nas jest to o tyle ważne, że patrząc na takie dane, no nie możemy ich bagatelizować, bierzemy je pod uwagę, musimy je weryfikować w bieżących sytuacjach naszej pracy i to jest tutaj dosyć mocny argument na to, że są dane, które są no trochę jednak zatrważające, tak? Co to oznacza, z czego to wynika, czy o rodzicach należy myśleć jako o osobach nieodpowiedzialnych? No, trochę byłoby to mało stosowne. Natomiast należałoby w ogóle społecznie poruszać kwestię odpowiedzialności dorosłego za młodzież, za dzieci, co kształtujemy, tak? Co chcemy przekazywać i wszyscy mamy dokładnie na to wpływ. Trochę danych obiecałam. Więc mamy tutaj Światową Organizację Zdrowia, WHO, również opublikowała swoje zalecenia odnośnie zdrowia psychicznego, zdrowego rozwoju dziecka w kontekście właśnie tych kompetencji cyfrowych, medialnych. I teraz uwaga. Do drugiego roku życia dziecko nie powinno mieć dostępu do ekranów. Jak powinnam teraz zrobić taki quiz dla wszystkich uczestników, prawda czy fałsz? Mają te dzieci do drugiego roku życia dostęp czy nie mają? No i co nam podpowiada, jak chcecie się wypowiadać, możecie też pisać tutaj na czacie. Słuchajcie, mają dzieci dostęp poniżej drugiego roku życia? Wydaje mi się, że ja mówię tak. Napiszcie, co wy zaobserwowaliście. Prawdopodobieństwo tego, że dzieci mają dostęp dużo, dużo wcześniej, dlatego że młodszy, starszy brat, że nie wiem, że babcia, że dziadek, że mama, że tata, dziecko z nami je, dziecko z nami spędza czas, dziecko z nami leży i co robi? Patrzy również w pewien ekran. Już nie mówiąc o tym, że czasami dzieci jedzą tylko wtedy, kiedy mają na ekranie bajkę przed nosem, że dzieci, nie wiem, mogą nie krzyczeć tylko wtedy, kiedy mają bajkę, więc długie godziny siedzą. To jest bardzo dużo sytuacji, które mogą powodować, że rzeczywiście dziecko utrwala w sobie nawyk, niestety ten, który już jest przy następnym czasie wieku wyznaczony. Powyżej drugiego roku życia może korzystać z ekranów przez 15 minut dziennie. Dzieci, które
chodzą do przedszkola, na pewno nie mniej niż godzinę spędzają przed telefonem, za przyzwoleniem rodziców. Czyli jeżeli mamy po drugim roku życia tylko 15 minut dziennie, to teraz słuchajcie, to już jest selekcja. Tutaj mieliśmy przed chwilą w definicji, że jest to odpowiedzialne, również selektywne korzystanie z mediów. Selektywne to znaczyłoby, że musimy takie bajki dziecku udostępnić, które się kończą na tych 15 minutach. I tutaj jest znowu taka sytuacja, którą trochę powtórzę z wcześniejszych webinariów, gdy mówiliśmy wtedy, kiedy była mowa o bajkach. Jak moje pokolenie, a było o wielopokoleniowości również, jak moje pokolenie Y-ków było malutkie, to my oglądaliśmy bajki na przykład, nie wiem, Bolek i Lolek, czy tam Miś Puchatek, i Żwirek, Muchomorek chyba też był jeszcze, Makowa Panienka. Słuchajcie, to były bajki, które trwały do 7 minut i tam się wszystko wydarzało. Dzisiejsze bajki dla dzieci trwają bardzo długo. I tutaj już my musimy selekcjonować, czyli wybrać takie bajki. Myślę, że... O, dziękuję, Batko, już tutaj do nas piszesz. Fajnie, Grażyna do nas dołączyła. Słuchajcie, dzisiaj bajki trwają 15, 20, 25 minut. Czyli to jest tak samo, jak my mogliśmy się mieć, nie wiem, kilka zabawek i mogliśmy wymyślać całą resztę do tego, żeby się wydarzały różne nasze sytuacje zabawowe. Natomiast dzisiaj dzieci mają nadmiar zabawek i też, a nie wiedzą, jak się tym bawić. Więc jakby mamy trochę odmienną sytuację i tutaj ta selektywność znowu będzie taka dosyć istotna. Nie jest kwestią tego, żeby dziecku dać bajkę i obejrzeć do końca, a może jeszcze jedną przy okazji, żeby wiedzieć już, co się wydarzy w następnym odcinku. Tylko rzeczywiście my musimy odpowiedzialnie, znaczy selektywnie dobierać takie bajki, które się muszą zakluczyć, wydarzyć w dużo mniejszym odcinku. Więc jakby to jest rzecz, za chwilę będzie mowa o skutkach tego, co powoduje zbyt długie przebywanie pod wpływem świata medialnego i u dzieci i młodzieży. Więc na ten moment tylko chciałabym tak uwrażliwić taką najbardziej typową sytuację. A jeżeli wchodzimy w grę, to jak przerwać grę, która się nie skończyła i nie doszliśmy do końca? No nie przerywamy jej, dlatego też jakby selektywność tutaj, a za tym idąca odpowiedzialność za to, czym, co udostępniamy przez danemu dziecku, no powoduje, że to dziecko no jest pod wpływem, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli ma być to krótko, to musi być krótko i tak też jest dobrze. Długo wcale nie znaczy lepiej. Mam wrażenie, że się wkradł jakiś wirus w nasze ogólne pojęcie, ogólnospołeczne pojęcie, że długo, dużo, więcej znaczy lepiej. Tym razem muszę obalić ten mit. Chciałabym, żeby o tym dużo więcej się mówiło, dlatego że musimy szybciej kończyć, uczyć końca, uczyć przerywania, uczyć końca i rozpoczęcia czegoś nowego. Tak też jest dobrze. I dalej mamy wiek przedszkolny. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą 30 minut dziennie jednorazowo być w kontakcie ze światem medialnym, maksymalnie 2 godziny w ciągu dnia. Więc to jest też taki czas, kiedy jeżeli dajemy dziecku jako możliwość udziału w takim świecie wirtualnym, to jednorazowo 0,5 godziny, czyli znowu musimy wyznaczyć, dobrać odpowiednią grę, dobrać odpowiedni, no nie wiem, w jakim celu też to dziecko ma, tak, ale na przykład Minecraft, Simsy, to jest coś, co musi być i znowu niezbyt wyspecjalizowane, to musi być proste. Ja tak sobie patrzyłam, kiedy ten przełom na przykład u dzieci, to nie było akurat medialne, tylko mówię o klockach Lego, chcę powiedzieć, które się cieszą wielkim uznaniem, tak, dzieci kochają, młodzież kocha i tak dalej.
ale przepiękna ta stopniowość z tych Lego Duplo do Lego tych następnych bardziej i tych małych elementów, ale bardziej rozbudowanych. Tak też to powinno wyglądać medialnie, tak? Czyli również tutaj mówimy o tym, że nie wszystkie gry, nie wszystkie filmy, nie wszystkie bajki, nie wszystkie przekazy, nie wszystkie wirtualne rzeczywistości od razu są dla wszystkich. Jeżeli gra dziesięciolatek, to w to nie powinien grać czterolatek z nim na przykład. Tak samo długo, nawet jako tylko bierny obserwator patrzący, co tam on stworzył i jemu się podoba. To są po prostu złe nawyki, bardzo słabo wynikające z pewnego łatwego dostępu, pewnej łatwości organizacyjnej na czas wolny, z tego i z wielu błędnych, już wypracowanych, utrwalonych przez wiele lat złych nawyków. Ostatnio czytałam relacje z pobytu jakiejś osoby w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. I to, co było najbardziej zaskakujące dla tej osoby, i to nie jest świat wirtualny, wręcz przeciwnie, czyli ja wirtualnie informacje przeczytałam, natomiast to była relacja z pobytu na żywo. To, co sobie wszystkie mity o Ameryce, z którymi pojechał ten ktoś do Ameryki, musiał obalić. Dlatego, że po pierwsze nie jest to, nie wiem, fast food za fast foodem. Nie są to wielkie gmachy, wielkie galerii. Nie są to niespójne architektonicznie byle jakie zabudowy. Wręcz przeciwnie. Są to restauracje, restauracyjki, kluby, kawiarnie, są to małe sklepiki, butiki, są to ludzie serdeczni, nie byle jacy, którzy rozmawiają na miarę tego, na ile potrafimy wejść w relacje. I tak sobie pomyślałam, jak to jest, bo u nas jest fast food za fast foodem tak naprawdę. Galerie rosną, jakby to było jedyne wyobrażenie o szczęściu człowieka. Nie ma miejsc, a brakuje miejsc do relacji. I trochę też tak jest, mam wrażenie jednak, że jesteśmy na jakimś etapie rozwoju takiej myśli społecznej, czy też postaw społecznych. Przyjmujemy wszystko to, co u innych już zostało przepracowane i jakby wybrane to, co najlepsze dla człowieka. A my możemy, teraz jesteśmy na takim etapie rozwoju, gdzie mamy dostęp do wszystkiego, ale tu musimy koniecznie, po prostu tutaj to wiecie, takie wielkie dzwony muszą bić na alarm. Człowieku, masz dostęp do wszystkiego, ale wybieraj, wybieraj z głową, wybierz selektywnie do tego podejść, wybierz to, co jest dla ciebie najlepsze, dla twojego dziecka najlepsze, dozuj sobie tę przyjemność, bo to nie jest na wielogodzinny pobyt, twoje życie toczy się tu i teraz, jesteś człowiekiem, istota społeczna, musimy być w relacji, jeżeli coś nam zabiera możliwość bycia w relacji, to jest to coś, co trzeba dozować, więc jakby tutaj, a wszyscy mówimy nie tylko w kontekście edukacji medialnej, ale w tym kompetencje medialne wcale nie idą za tym, żeby rozwijać, żeby zastąpić świat realny światem cyfrowym. Mamy się znać na nowych technologiach, podążać za nowościami, ale dobierać je do naszych potrzeb i możliwości, a dla dzieci ktoś bierze odpowiedzialność za rozwój dziecka, czyli to nic złego, że dziecko będzie wiedziało, co w ogóle jest na świecie, tak na miarę swoich oczywiście lat i rozeznania, natomiast to nie znaczy, że z tego powodu przestanie jeździć na rowerze, spotykać się z koleżankami, kolegami, rozmawiać, umieć prowadzić konwersacje, odczuwać, bawić się w inny sposób, zamiast siedzieć w kącie i tylko klikać, grać w tym świecie wirtualnym. To są pewne wtedy niebezpieczeństwa i to jest ten drugi punkt, kiedy mówimy, czy to jest zło konieczne. Wtedy tak, jeżeli nie podchodzimy do tego w sposób należyty. Spójrzmy dalej. Mamy również, odwołuję się tutaj za tym samym źródłem,
do wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii. I też to jest takie na poparcie też tego, co WHO nam opublikowało w sposób taki, który musimy brać pod uwagę tak naprawdę. To jest rzecz wytyczająca wiele aspektów dotyczących w ogóle edukacji na świecie, ale również pediatrii w kontekście dzieci, tak, medycyny, zdrowia psychicznego, a o zdrowiu psychicznym teraz bardzo dużo mówimy. No więc zobaczmy. Dzieci do drugiego roku życia nie powinny mieć kontaktu z telewizją, grami, komputerem, tabletem ani smartfonem. Co to oznacza dla rodziny? Jeżeli tak, to oznacza, że musimy trochę zmodyfikować nasz styl bycia, życia, przeformułować to, co powinno być naszą treścią wspólnego spędzania czasu. Dalej, dzieci w wieku od 2 do 6 lat, czas przed ekranem nie powinien wynosić więcej niż 20 minut dziennie, a aktywności nie powinny być zbyt interaktywne. My jeszcze nie mówimy tutaj o wielu rzeczach, które dotyczą chociażby oddziaływania tego wszystkiego, co dziecko ogląda. Jest bodźcujące na różne ośrodki mózgowe. Już nie mówiąc o zmysłach oczywiście. Natomiast przede wszystkim zbyt duża interaktywność, zbyt częsta zmienność, zbyt silne bodźce, zarówno wizualne, jak i słuchowe, powodują, że na dziecko to oddziaływuje i w związku z powyższym jakby ma prawo przechodzić w takie inne stany, które się będą wiązały z emocjami, bo małe dziecko po prostu jest na etapie ich kształtowania. Więc tutaj byłabym bardzo wyczulona i trzeba o tym rozmawiać. Jak rozmawiamy z rodzicami dzieci przedszkolnych, to dzieci w wieku przedszkolnym, no godzinę może grać dziennie. To jest dziecko w wieku przedszkolnym, a tutaj mówimy 20, wcześniej WHO mówiło o 30, czyli tak naprawdę dziennie, a jeżeli to jest prawda, natomiast jeżeli jest jeszcze więcej, to znaczy, że w takim razie dzieci są dwukrotnie, przekraczają normę lub więcej w wieku przedszkolnym. Ja nie wspomnę już o tym, co się dzieje w tym wieku do 2 lat, bo to na pewno też jest tutaj ponadnormatywne, jeśli chodzi o przeciętne funkcjonowanie. Znaczy ja nie twierdzę oczywiście, słuchajcie, żeby było jasne, że tak mają wszyscy. Mówię o przeciętnym użytkowaniu i też odwołuję się do tych doświadczeń, które mam już za sobą w konsultacjach indywidualnych. Patrzymy, wiek 6 do 12 lat. Czyli mamy dziecko, które mogłoby już być w szkole, jest jeszcze w zerówce. W naszym wydaniu w Polsce mamy 7 lat do 12-13. Czyli uwaga, patrzymy sobie teraz, ile spędza przed ekranem. Godzina do 2 godzin dziennie. Przed ekranem to znaczy, nie mówimy o tym, że pisze, znaczy też oddziałuje oczywiście, jak wykonuje zadanie. Tak sobie pomyślałam o edukacji zdalnej, tak, ile przekraczaliśmy tych norm. Natomiast mówimy tutaj o takim intensywnym patrzeniu na ekran, na którym się coś dzieje i to się po prostu, wiecie, cały czas dzieje, bodźcuje, to dziecko jest obserwatorem. W pewnym sensie ma wpływ na poruszające się tam jakieś oczywiście osoby, zwierzęta, akcje i reakcje, natomiast z drugiej strony tam się poza tym nic więcej nie dzieje. Tu mówimy o takim nierealu. Czyli nie tylko o samym jakby wykonywaniu zadań. Dzieci powyżej 13 roku życia, młodzi użytkownicy mogą spędzać czas 2-3 godziny używając urządzeń elektronicznych, które powiedzmy przyzwoite filmy mogą obejrzeć, jest to dość bezpieczne, gry wideo powinny pojawiać się w życiu dziecka nie wcześniej niż od 6 roku życia. Natomiast mamy 5-latków, którzy grają w gry dla 6-7-latków. Mamy młodsze dzieci, które też tam zaglądają. Łatwo to też, wiecie,
niekoniecznie chodzi o to, że jako pedagog jestem, po prostu wychwytuję i czekam, kiedy już zauważę, które dziecko ma nadmierny kontakt ze sprzętem, tudzież z grami, ze światem wirtualnym, ale bacznie obserwuję, jak dzieci też reagują. Do mnie podchodzi na przykład na przerwie, i tutaj mamy dzieci z SP, na przerwie podchodzi do mnie, mam akurat telefon, ktoś do mnie zadzwonił, wyłączam telefon, a dziecko do mnie podchodzi, no to włącz, to włącz, to teraz tu zagram i od razu zaczyna mi klikać. To jest małe dziecko, które jest w klasie, nie wiem, pierwszej bądź drugiej szkoły specjalnej i ono już na tym telefonie. I ja takie oczy, bo ja tak, wiecie, ja nie jestem aż takim graczem, w ogóle nie, prawie nie jestem graczem, w związku z powyższym, no ja bym mogła się co najwyżej trochę nauczyć, ale ja jestem, ja miałam inne dzieciństwo, w ogóle nie mam takiej, kiedy oczywiście patrzę, przerzucam strony, szukam jakichś informacji, tak, nie oglądam telewizji, no więc to jest moje jedyne źródło czasami informacji, natomiast rzeczywiście tak jest, że dzieci pierwsze co, to takie, które mają zakotwiczenie w tych urządzeniach, w tych mediach, w tym świecie wirtualnym, natychmiast są przyklejone do każdego takiego sprzętu. Spójrzmy dalej. Jakie są skutki przekraczania tego przyzwolenia, przekraczania granic? Do czego to prowadzi? Też mieliśmy mówić o tym, co uzależnia, albo kiedy będziemy mówić o zagrożeniu uzależnieniami. I to się zaczyna już od małego dziecka. Po pierwsze, zaczynają się problemy z koncentracją uwagi. Dla nas, wiecie, to jest tak, że ja wchodzę sobie w mojej praktyce do grup i nie muszę nawet dziecka brać indywidualnie. Ja wystarczy, że sobie popatrzę na dzieci i widzę, u kogo co też występuje. Z czym może mieć taki rzeczywisty problem? Dużo łatwiej, dużo trudniej jest zakamuflować swoje niekompetencje, nieumiejętność radzenia sobie w grupie, pozostania w małej przestrzeni, nierelacyjność, brak możliwości skupienia się na zadaniu wtedy, kiedy inni wykonują i im to wychodzi. To są rzeczy, które się natychmiast nam pojawiają i nad którymi trzeba troszeczkę się pochylać. I wtedy jest miejsce na rozmowę z rodzicami, bo to jest coś, co jest z czegoś wynika. Więc patrzymy, zaburzenia z koncentracją uwagi, zaburzenia snu, zaburzenia motywacji, poczucia własnej skuteczności, siły woli, dlatego że poza światem sztucznym, wirtualnym, właściwie na co dzień nie mamy żadnych sytuacji, w które jesteśmy tak mocno zaangażowani, żeby doprowadzać do finału, żeby osiągać sukces. Nawet czasem to dziecko nie potrafi sobie znaleźć takiej przestrzeni zadania, w którym mogłoby poczuć się, coś zrobić, wykonać, poczuć się ważne. I żeby właśnie zainstalować takie dziecko z powrotem do grupy, żeby grupa uznała tę osobę za ciekawą, trzeba nadać jemu możliwość bycia atrakcyjnym. Czyli, nie wiem, coś wykonać, pozwolić, żeby, znaczy pomóc tak, żeby to wyszło, żeby to był sukces, żeby to było takie zauważalne, żeby inni uznali, że potrafi, że jest cenny. Wiecie, no to jest oczywiste. Wszyscy chcemy, nasze poczucie wartości, nasze poczucie sprawstwa wynika z tego, że wiemy, że jesteśmy zdolni do doświadczeń, jesteśmy zdolni do sprawstwa, do osiągania sukcesów, do wykonywania pewnych rzeczy i to jest coś, co buduje nas. Natomiast z tymi od małego dziećmi, mówię też o dzieciach w przedszkolu, są już takie małe ludki, które mają z tym problem. Dalej, mamy zaburzenia motoryki małej i dużej, a w tym wady postawy, nadwaga związane z brakiem ruchu. To już są bardzo skrajne sytuacje, kiedy rzeczywiście, no, wynika to rzeczywiście z takiej stałości jednej pozycji, w której, no i tutaj zarówno te kręgi szyjne, tak, dużo jest memów pokazujących postawę osoby nadmiernie klikającej, to tutaj jakby eureki nie odkrywam, natomiast rzeczywiście bezruch,
i słaba motywacja przede wszystkim do tego ruszania się, poczucie potrzeby poruszania się jest tutaj też zerowa, więc jakby tutaj jest przestawienie w ogóle sposobu myślenia, postrzegania siebie w świecie rzeczywistym i sprawdzenia, doświadczenia przyjemności w ruchu, tak? To jest już efekt, który wynika z terapii, jest na etapie terapii dziecka uzależnionego. Dalej mamy również brak zażyłych więzi z bliskimi, izolacja, samotność, depresyjność, lęki. Właściwie nic dodać, nic ująć, tak szczerze mówiąc, bo jeżeli siedzimy ileś godzin w innym świecie, kompletnie nie nawiązujemy kontaktu, nie rozmawiamy, nie ćwiczymy konwersacji, nie ćwiczymy tego bycia razem, no to siłą rzeczy odstajemy. Jak odstajemy, to potem mamy trochę jednak dużo taki lęk wejścia w grupę, wejście w relacje i jakby to wszystko się nawarstwia, powoduje, że czujemy się jednak odizolowani, za chwilę się czujemy samotni, a to doprowadza nas do depresji, więc jakby tutaj trzeba pamiętać, że jesteśmy jednak wszyscy społeczni. Społeczność nasza powoduje, że jesteśmy również relacyjni, że żyjemy stadnie, w stadzie. W stadzie są zasady i są relacje i to jest coś, co wywołuje emocje, zaangażowanie i to jest też coś, do czego dążymy między innymi w szkołach. Natomiast nie obalimy pewnych mitów, nawyków, złych postaw w środowisku domowym. I pamiętajmy, że i też o tym się dużo mówi, również w kontekście osób z SP, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w analizie każdego ucznia, każdego dziecka, które jest pod opieką placówki edukacyjnej, bierzemy pod uwagę kontekst rodzinny, jako kontekst społeczny, jako kontekst, jako w ogóle aspekt niezbędny do ujęcia w tym rozwoju dziecka, ponieważ tam jest szereg postaw, nawyków, motywacji, przekonań, czasami stereotypów, w których jest to dziecko i mentalnie, i społecznie wychowane. No dobra, i teraz słuchajcie, doszliśmy do tego, że wiemy, jakie są granice, i też wiemy, co się dzieje i na co my możemy zwrócić jako placówka, czyli jako specjaliści uwagę, a z drugiej strony na co rodzice powinni też zwracać uwagę. Więc mam nadzieję, że też jakby tutaj sobie wszyscy będziemy po prostu bacznymi obserwatorami i będziemy gotowi na dokonywanie właściwej, odpowiedzialnej, selektywnej działalności na poczet zdrowego rozwoju dzieci. Będziemy wychodzić teraz z tego tematu, czyli chciałam wam zadać pytanie, czy edukacja medialna w związku z tym jest ważna dla wszystkich? Dla dziecka, dla nauczycieli, dla pedagogów, ale również dla rodziców. Rodziców, mówimy tutaj w ogóle o aspekcie w kontekście środowiska rodzinnego. Często rodzice muszą być tym pomostem, który również kształtuje w sposób odpowiedzialny, tłumacząc pewne zasadności, na przykład jeszcze starszemu pokoleniu, czyli na przykład dziadków, którzy mają prawo nie wiedzieć, jakie zagrożenia niesie ze sobą niezbyt odpowiedzialne, zbyt wczesne posiadanie możliwości podłączenia pod świat wirtualny, pod świat mediów, jakie to może nieść ze sobą zagrożenia. Więc jakby tutaj edukacja medialna powinna być w ogóle taką, wiecie, nagłośnioną edukacją dla wszystkich, adekwatnie do danej grupy odbiorców. To tak samo jak uważam na dzisiejsze czasy i nie tylko dzisiejsze, bo od już kilku dekad powinniśmy porządny trening edukacji finansowej przechodzić adekwatnie do tego, co się pojawia na rynku i
też nie mamy do tego zasobności, ale skoro tak jest, to znaczy, że musimy trochę czerpać wiedzę we współpracy z tymi, którzy posiadają takową wiedzę. I tutaj dlatego trochę odwołuję jednak wszystkich do tego, żeby i my jako nauczyciele, pedagodzy trochę w tej kwestii więcej mówić, a rodzice więcej pytać. Następny slajd to jest właściwie, zostawiłam go dlatego, że no, skoro mam misję powtarzania i mówienia o tym, co ważne, to słuchajcie, jest to bardzo ważne, żeby mówić o tym, wszyscy chcemy być kompetentni, wszyscy chcemy być mądrzy, chcemy być mądrymi rodzicami, mądrymi pedagogami. Więc czym będzie ta edukacja medialna w ujęciu takiej dyscypliny edukacji medialnej? Umiejętności korzystania z mediów, ale w tym również patrzymy na to, żeby te technologie nam służyły. To powtarzać będę, ale do tego musimy, do tych używania tych narzędzi, to jest jedno, znajomość ich, drugie, umiejętność używania ich. I tutaj jest wielka pomoc na pewno dzieci i młodzieży, natomiast po naszej stronie jest umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność dokonywania właściwej oceny, analizowanie złożonych realiów, odróżniania opinii od faktów, czyli również dobrych newsów od złych newsów, czyli tej czarnej strony mediów czasem, które są w tych mediach społecznych niestety też dostępne, w tym również dla dzieci i młodzieży. Spójrzmy dalej, mamy rolę szkoły w kształtowaniu kompetencji medialnych i znowu tutaj to już jest tylko powtórzenie, mamy dostęp do sprzętu, mamy dostęp do internetu, pracujemy na różnych platformach, wykorzystujemy różne programy, aplikacje oraz narzędzia edukacyjne i na nich pracujemy. To jest również, dzieci mają dostęp do zasobów internetowych. To jest powtórzenie, nie róbmy tak, żeby dziecko myślało, że są rzeczy ważniejsze niż dziecko, bo później dokładnie tak samo będzie reagować na tych najbliższych. To są postawy, które musimy dużo bardziej świadomie kształtować. Ale żeby unikać z kolei tego typu błędów, tudzież sytuacji, które w konsekwencji nie będą dobre ani dla dziecka, ani dla innych członków rodziny, czy też społeczności, to pamiętajmy, kształtujmy edukację medialną tak, żeby ona nam służyła. Dlatego, że drodzy Państwo, patrząc na zegarek, kończąc prawie, że chciałam zacytować tutaj również Spicera z cyberchoroby, portalu pana, który stwierdził, ale to są tylko, po prostu spodobał mi się cytat szczerze mówiąc, dzieci nastolatkowie potrzebują do rozwoju całego świata, a nie tylko jego nudnej cyfrowej podróbki. Zastanówmy się, kiedy nam to służy, a kiedy jest ważna umiejętność poznawania świata. To, że zwiedzimy coś wirtualnie, jest jakąś inspiracją, jest jakąś częścią wymiaru rzeczywistości, natomiast to, że możemy pokazywać piękny świat dzięki temu, że w sposób, za pomocą chociażby umiejętności cyfrowych, medialnych, możemy szybko znaleźć informacje, właściwe miejsce, kupić bilet, wykonać mnóstwo operacji, które się są konieczne do tego, żeby znaleźć się po drugiej stronie globu ziemskiego, to jakby to jest wtedy umiejętność wykorzystania tego, co się nazywa kompetencją medialną, w tym również. No i powtórzę już ostatni piękny slajd, mój wolnościowy. Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim się samemu było wcześniej. Teraz uwaga, to jest nowa odsłona w edukacji medialnej tego pięknego powiedzenia Dalai Lamy. Trochę jest tak, że my dziadkowie też na pewno wierzą w to, że kupując smartfona, komputer, robią taki cudowny gest, ponieważ dla nich jest to osiągnięcie XXI wieku.
Dzieci, które teraz są pokoleniem od milenium wzwyż, dla nich to jest coś takiego, jak dla nas był, nie wiem, telefon na ścianie, i dla nich będzie dużo dalej gdzieś umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Natomiast dla rodziców to jest takie przesłanie, że nie pchajmy dzieci w te rewiry takiego posiadania i korzystania na maksymalnego, żeby nie powiedzieć na maksa, w sprzęcie, w tym wirtualnym świecie, ponieważ to dla nas jest osiągnięcie i my teraz dorośliśmy do tego i z tego czerpiemy nieograniczenie. Często sami popadamy w różne uzależnienia. Nie uczmy tego dzieci, ponieważ im jest to niepotrzebne. Oni mają, powinni mieć szansę wyznaczania własnych torów spośród balansu między realem a tym wirtualnym światem. I myślę, że dużo szybciej to zrobią, jeżeli nie nabędą zbyt wcześnie tych złych nawyków wynikających z braku kompetencji medialnych. Dlatego, drodzy Państwo, chcę na koniec już ładnie powiedzieć, dziękując Wam, że kształtowanie kompetencji medialnych ma ogromne znaczenie, bo to jest coś, co przyszło wraz z XXI wiekiem. To jest coś, co się nam wydaje, że to jest takie nasze wow, bo jest, pod warunkiem, że do tego myślimy, umiemy selektywnie dobierać pewne rzeczy i odpowiednio z tego też korzystać, do czego namawia również zawsze Sylwester, podając dobre sprzęty. Ale to jest prawda. I nie tylko, bo chodzi też o to, żeby selektywność właśnie polega na tym, że wybieramy to, co najlepsze i najlepsze jest dla nas, znając też jakby zastosowanie, czyli też ten cel, który chcemy osiągać. Ponieważ zbiłam się na takie wyżyny już poetyckie, więc muszę zakończyć chyba swoją przemowę. Dziękuję Państwu bardzo. Ja się bardzo cieszę z tego, że mogliśmy tutaj o tym rozmawiać i w ogóle wiem, że to jest ważne dla rodziców, wiem, że to jest ważne dla pedagogów. Rozmawiam tutaj w realu z wieloma i tutaj się jakby też tymi webinariami trochę inspirujemy, więc o tyle czuję się w misji, aczkolwiek edukacja medialna to jest po prostu bardzo szerokie, wielki ocean możliwości i koniec, kropka. Dziękuję bardzo. To ja tak po prostu dziękuję Ci, Moniko, za ten webinar i ten rok. Z Moniką spotkacie się w styczniu, zaraz na samym początku, 8 stycznia, ile dobrze pamiętam, na kolejnej, że tak powiem, kolejnej sesji, czy kolejnym odcinku tego naszego medialnego kursu. Z tego miejsca, drodzy Państwo i Moniko, ponieważ to ostatni webinar w tym roku, ja mówię, nie czuję świąt, bo jeszcze naprawdę masę szkoleń, masa rad, egzaminy próbne i tak dalej, ale mimo wszystko chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń nie tylko pod choinką i oby przyszły rok był lepszy. Ja w tym natłoku i ferworze dzisiejszego dnia widzę już, że moi znajomi gdzieś na Facebooku komentują, że to był piękny poniedziałek, piękny, słoneczny, zimowy poniedziałek. Zapewne się wszyscy domyślamy, o co chodzi, tak więc oby było lepiej, a nie gorzej. I życzę Wam, słuchajcie, jeszcze raz zdrowia i pieniędzy, podwyżek, znaczy się tu kobietami. Tak, zdrowych, pięknych. Przede wszystkim. No właśnie, ja też Tobie, Sylwestrze, bardzo dziękuję. Słuchajcie, powróciłam tak naprawdę tutaj do mentora, mentor do mnie i bardzo się cieszę, że ten rok był taki intensywny. Ja tak stwierdziłam, że co miesiąc się spotykamy, ale w zasadzie to jest bardzo często. Znaczy było gęsto, mam wrażenie, ale także to był taki intensywny rok. Pomyślimy, co z tym, co od stycznia, bo też medialny cykl jakoś musi teraz przebrać nowe tory, żeby nie mówić już o tym, gdzie slajdy się powtarzają. Więc mam nadzieję, że w tym roku dopełniliśmy pewne kubełki tego, co o medialnej trzeba mówić. Z nowym rokiem się dopiero spotkamy, a ja i Tobie, Sylwestrze, i wszystkim życzę pięknych świąt, pięknych, zdrowych świąt za to, żebyśmy mieli tę chwilę na celebrację i atrakcję. Tak
Tak jest. I to jest pokrótce po staropolsku. Tak. Pokrótce po staropolsku nawzajem. Życzę Państwu. Tak. I wszystkim życzymy. Słuchajcie, link do certyfikatu, tak trochę pogadaliśmy, żeby on sobie posiedział, jest na Facebooku. Znajdziecie go na dosłownie pod live'em na profilu Mentor System Audiowizualny. Jeżeli będziecie szukać nagrania, przypominam, słuchajcie, nagranie również znajdziecie na YouTubie Mentor System Audiowizualny, a jeżeli jednak udało mi się przekonać, albo po prostu chcecie kupić sobie dobry laptop, to pamiętajcie, laptop dla nauczyciela @mentorpolska.pl. Imię, nazwisko, adres wysyłki, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer telefonu. A jakbyście czegoś nie wpisali, to i tak się z wami skontaktują, bo zbieramy listę chętnych na ten. Ja będę polecać, a tylko Sylwestrze się zapytam, bo teraz to już możemy. On jest bardzo duży, ten laptop konkretnie, którego polecasz? To jest w stanie.